O godzinie 17.05 dyżurny stałem skierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Turku odebrał zgłoszenie o pożarze tartaków hali produkcyjnej z częścią produkcyjną oraz socjalną. W momencie dojazdu pierwszych sił i środków na miejscu KDR, w ocenie KDR-a rozmiar oraz wielkość pożaru. Pożar bardzo duży, w związku z powyższym na miejsce stanowisko kierowania w uzgodnieniu z stanowiskiem kierowania Komendanta Wojewódzkiego skierowało ponad 30 zastępców Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej na teren działań. Jednostki z 5 powiatów, kontener ochrony dróg oddechowych z Ostrowa Wielkopolskiego, grupa operacyjna Komendanta Wojewódzkiego z Poznania, pluton wsparcia Wielkopolskiej Brygady Odwodowej z Koła, jednostki z terenu. W tej chwili pożar już jest zlokalizowany, trwa dogaszanie.